Halo, halo, dzień dobry. Witamy Was smacznie w magdalenkowych frykasach. Pani kuchareczka i pan operator. No bardzo ładnie. A ja powiem tylko, że pan operator i pani kuchareczka. A ja powiem tylko, że dzisiaj świątecznie, mazurki, ale nie przesadnie słodkie, bardzo pięknie wyglądające i zdrowe, bo na oleju rzepakowym. Z maleńką, naprawdę te spody będą z maleńką ilością cukru. Dlaczego? Dowiecie się później. Panie operatorze, co pan nam jeszcze dodasz? Proszę pani, no bo to jest tak. Masło, wszyscy wiedzą, tłuszcz zwierzęcy i on zawiera tak zwane nasycone kwasy tłuszczowe. One nie są całkiem zdrowe. Natomiast tłuszcze roślinne, na przykład olej rzepakowy, który wyśmienicie się sprawdza przy wypiekach i przy smażeniu, zawiera bardzo cenne, wielonasycone kwasy tłuszczowe o działaniu przeciwstawnym. One są silnie przeciwzapalne i chronią nasze serca. W związku z czym ja zawsze polecam, jeśli ja coś przygotowywuję, na przykład poranną jajecznicę, szakszukę, to zawsze na oleju rzepakowym jest najlepszy. Proszę bardzo, i tyle w temacie. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że z reguły jest tak, nie wiem na jakiej to zasadzie, ale olej zawsze mamy w domu. Masło nie zawsze się znajduje w lodówce, więc ten olej, jeżeli mamy ochotę na kawałek czegoś słodkiego, wtedy olej przychodzi nam z pomocą. On jest bezwonny, bez zapachu. Ciasta są dłużej świeże i miękkie. Ja już nie pierwszy raz w tej kampanii o oleju rzepakowym biorę udział. Dużo piekę na oleju. Uwierzcie mi, że to naprawdę działa. Czyli pani szczerze poleca. Ja nigdy nie polecam czegoś, do czego nie jestem przekonana i czego szczerze nie mówię. I tego się trzymajmy. Polecamy olej rzepakowy. Ja chciałam tylko dodać, że olej rzepakowy do wypieków jest idealny dla tych, którzy lubią słodycze, a którzy są uczuleni na białko zwierzęce. Wiemy, że w tej chwili tych alergii coraz więcej się pojawia. Dzisiaj przychodzimy do Was z pysznym przepisem na mazurki wielkanocne. Te mazurki będą pyszne, ale nie tylko pyszne, ale mam nadzieję, że skromne moje jakieś tam zainteresowania plastyczne przydadzą się i spodobają Wam się moje mazurki. Jeszcze co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że to ciasto można zamrozić. Ja zawsze mam ciasto, to właśnie to kruche, mam zawsze zamrożone, także jak potrzeba jest upieczenia czegoś słodkiego, to z zamrażarki przychodzi mi z pomocą. I dwa, ponieważ to jest ciasto kruche, można to ciasto teraz już uformować i upiec i zawinąć folię, odstawić w chłodne miejsce, ono spokojnie przetrwa do świąt wielkanocnych i do czasu, kiedy będziecie robić mazurki. No to cóż, panie operatorze, jeszcze coś dodajemy, ujmujemy? Olejmy olej i tańczymy mazura. Ależ panią rozbawiłem. Do roboty! No to lecimy z tym koksem. To jest bardzo proste i szybkie ciasto, dlatego stoi malakser. To jest bardzo miękkie ciasto, także nie zniszczymy robota i lecimy. Najpierw oddzielę białka od żółtek. No, zaczyna się klasycznie. Potrzebne mi będą 4 żółtka, bo ja mam jajka L. Jeżeli macie jajka L, proszę dodać 3 żółtka do ciasta. 4 żółtka wrzucam do maszyny losującej. Do jajek dodaję cukier. Jak zauważyliście, tego cukru jest tycio. W przepisie jest 3/4 gęstej śmietany. Ja dam pół na pół śmietany z jogurtem. Dla tych, którzy są uczuleni na białko, proponuję dać 3/4 szklanki takiego gęstego jogurtu greckiego.
Dlaczego jogurt? Ano dlatego, że pamiętam, jak nasze żeńskie dziecko było małe, to Olga była uczulona na właśnie białko zwierzęce, straszliwie było mi jej żal. Pani doktor powiedziała, że w przypadku takim można dawać jogurty wszelakie, bo tak naprawdę to uczuleni jesteśmy nie na cały jogurt, a tylko na serwatkę. Więc jak tą serwatkę fabrycznie czy niefabrycznie oddamy, to wtedy możemy sam jogurt zjeść i na to nie jesteśmy uczuleni. Może teraz nauki się zmieniły, nie wiem, ale jeżeli ktoś jest uczulony, to polecam dać 3/4 szklanki jogurtu naturalnego. Wrzucam jogurt naturalnie do malaksera. Jak szaleć, to trzeba szaleć. Jak święta, to święta. I dodaję śmietanę gęstą. Ja daję 12. Ważne jest, żeby ta śmietana gęsta była. Pięknie. Teraz wszystko to razem. Ojoj, może zagryjmy, jak to wybuchnie, jak poleci. Ojoj. Teraz wleję olej. Rzepakowy. Wiecie co? Ale ja to wyjmę, bo mogę się oblać i mogę wylać i będzie tragedia. No pięknie, proszę Państwa. Zdolna dżaga ze mnie jest. Przepraszam, kto? No Dota tak śpiewała. Tylko, że ona śpiewała jaka dżaga? Fajna dżaga ze mnie jest. Jakoś takoś. Dobrze, i teraz do mąki tortowej dodam proszek do pieczenia. Wymieszam to wszystko, znaczy te proszki ze sobą. Tym ja dałam bardzo mało tu cukru. Natomiast jeżeli Wy lubicie cukier i lubicie, żeby było bardzo słodko, to proszę dać więcej cukru. Może być nawet szklanka. Ja dałam 1/4 i wcale nie jestem pewna, czy nie za. Cały czas kręcąc, będę dodawała po łyżce mąki. Zapomniałam jeszcze o jednym składniku, czyli o soli. Też dodam do mąki i wymieszam. Sól po co w przypadku ciasta, panie operatorze? Czyścimy kubki smakowe. Tak, i podbijamy słodycz ciasta. Każdy dobry cukiernik używa soli do swoich wypieków. Lecimy dalej. Witamy Was w drugim dniu robienia mazurka, ponieważ wyłączyli nam prąd, a bez prądu nagrywać się nie uda. Ale to nic, to jest dowód na to, że to ciasto, które zrobiliśmy, może być też dobre na drugi dzień. Przerażakowało sobie w lodówce. Podzielę to na pół. I teraz jak olej to olej. Wylewam, mam tutaj taką tartownicę i wylewam trochę oleju rzepakowego. Teraz rozprowadzę i w związku z tym już nie będę musiała wykładać żadnym papierem, tak, czy czymś innym. Ani folią. Tak jest, niczym. Wzięłam jeszcze kawałek z tamtej części i wyroluję sobie. Wyroluję sobie rulonik. Oczywiście kształty są według Was. Jak chcecie, tak zrobicie. I teraz można to udziobać każdym narzędziem, jakim tylko macie w kuchni. Ja mam na przykład taką starą łyżkę przedwojenną, albo jeszcze bardziej przedwojenną. To Twojej mamy srebra są. No poznaję. No. Biorę Ci ja widelec i tym widelcem kuję. Nakuwam ciasto. Nakuwam to ciasto po to, żeby w trakcie pieczenia nie wypuczyło się, żeby nie było takiej górki, ale jeszcze coś tutaj dołożę, żeby faktycznie ta górka... Ileż to czynności specjalistycznych bardzo. A, widzisz?
Ja Wam oczywiście pokazuję tylko przykładowe. Resztę musicie sobie sami kombinować i dać upust swojej fantazji ułańskiej. Mam papier pergamin na pół i teraz środek jest mniej więcej tu, więc muszę mieć okrąg, proszę bardzo, mniej więcej takiej wielkości. No mam bardzo ostre nożyczki. No dobrze, i co, przykrywamy? Na to wygląda. Przykrywamy na to wygląda. Ciekawe w jakim celu. A, bo tutaj będzie. I żeby obciążyć to. To co trzeba. Tak, żeby to obciążyć, żeby się nie wypuczało i nie rosło, to proszę uprzejmie. Fasola? Tak. Albo są takie, są takie specjalne kamyczki właśnie do tego rodzaju czynności. A ja sobie fasolę. Mam tę fasolę. Ona się upiecze. Ona się upiecze i ja ją, no i... ja już miałam jedną taką, którą używałam chyba z rok, jak robię takie, takie tarty albo właśnie mazurki. Tu, a tutaj nie. No i co po roku z... pani zjadła? Nie, ja ją po prostu wyrzuciłam. Na przemiał. Ona była, tak, bo ona była nieapetyczna. To chyba marnotrawstwo. Bez przesady. Tak wkładam do piekarnika. Piekarnik nagrzany do 180 stopni. Po 15 minutach zdejmujemy to po to, żeby ten wierzch tego mazurka odsłonić i żeby on też się delikatnie zrumienił, choć on będzie cały przykryty, ale żeby bardziej się upiekł. Natomiast te rzeczy tutaj, ten wierzch, który nie jest obłożony fasolą, będzie miał ładny kolor. Proszę zobaczyć. Taka jest różnica. Tu nie było obłożone fasolą, tu było. Mimo, że ja tej fasoli dużo dałam, to jednak to ciasto też urosło. Ale to dobrze, bo my na przykład lubimy. A jeżeli komuś, jeżeli Wam tak urośnie, to można wyrównać do najniższego na przykład takiego poziomu i zciąć to. Jak nie tort. Warstwami. No tak, tak można zciąć. Teraz co zrobimy? Nałożę dżem z czarnej porzeczki. Czarna porzeczka to jest must have w mojej kuchni. Uwielbiam kwaskowy, on jest bardzo mało słodzony. Ciasto jest mało słodzone, bo zaraz zobaczycie dlaczego. Tym dżemem można to wszystko ładnie wyrównać. Jak się robi kajmak? Bardzo proszę. Do garnka z zimną wodą wstawiam puszkę i na kuchenkę. Od zagotowania pół godziny. Po pół godzinie przewracam do góry nogami i znowu pół godziny. Po pół godzinie znowu przewracam i pół godziny. Z każdej strony musi być po godzinie, czyli w sumie dwie godziny. Ja, żeby wiedzieć ile razy przełożyłam tę puszkę, zawsze używam łyżeczek. Jak przewracam, to wiem, że to jest, kładę jedną łyżeczkę i wiem, że raz przewróciło. Oczywiście możecie użyć kuplego. I teraz wyciągam. O, teraz jak ja mam to rozsmarować, niech mi ktoś powie. No to dobre pytanie, żeby nie naruszyć warstwy czarno-porzeczkowej. Może damy radę. Jeżeli tak. Damy radę. Próbuję to zrobić nożem. Mam gorącą wodę. Wiedział pan, w jaki sposób? Zobaczcie, co ja tu mam. To jest skórka, osobista skórka pomarańczowa. Zrobiłam ją sobie zimą. Jak ja robię skórkę pomarańczową, zachęcam, macie tutaj filmik. Ale przyniosłam również foremki. To jest chyba, myślałam, że to jest tak, jak postawię, to to kur, no może być tak, nie? Postawiony kur, czy to jest jeleń? Nie, to jest jeleń, wyraźnie. Pomyliła bardzo. Ale mam kaczkę! I sobie wytnę z tej skórki kaczuszkę.
drugą kaczuszkę. Te kaczki, umówmy się, będą robić za kurczaka. Nie, no to może być kurczaczek taki. No taki. Nawet może to jest kurczaczek, a nie kaczka. Sam może nawet tak być. Tutaj już tego albedo nie ma, wszystko jest usunięte, została sama skórka, więc gorzkie na pewno nie będzie. I jeszcze sobie zrobimy gwiazdkę czy serduszko. Może kwiatek. Zrobimy sobie kwiatek. Gwiazdka trochę bożonarodzeniowa, wydaje mi się, jest. O, zrobimy sobie kwiatek. Ten kwiatek położymy tutaj. O. Skórka starta z cytryny. Proszę zobaczyć, jak ja tę cytrynę bez tego białego albedo ścierałam bardzo delikatnie. Tego albedo w ogóle nie ścięłam. Albedo zostało na cytrynie. Wykorzystam sobie do herbaty z cytryną, bo bardzo lubię. Na tym kwiatuszku i tutaj przy kuperkach kaczuszek to może być jedna propozycja. O! Myślę, że taki tutaj, jakbyście coś jeszcze, jakieś kwiatki zrobili, będzie fajnie. Ale tutaj już mam skórkę pomarańczową, pokrojoną. Kosteczkę. Kosteczkę, tak. Jak marchewkę, tylko drobniej. I ja myślę, że mogłoby być tak, taki mazur, panie operatorze. A czekolada? Po co ją topimy? Jeszcze nie wiem, po co topimy. Znaczy wiem, ale nie wiem, czy to tutaj położę. Chcę was nauczyć robienia ozdób z czekolady. Mogę jeszcze coś? Pani odwróciła to w moim kierunku i mi się wydaje, że to są kurczaczki nad stawem. Może tak być, może tak być. A nad stawem są kwiatki. O! A te żółte ze skórki cytrynowej to może być co? Kwiatki rzepaku, z którego mamy olej. No co tam pani ma? Mam roztopioną, gorzką, 74% czekoladę. Wydrukowałam sobie baranka z internetu. Włożyłam w koszulkę, żebym mogła na tejże koszulce malować czekoladę. I ja co prawda mam tutaj taką strzykawę specjalną do czekolady, żeby można było pisać, ale nie każdy ma coś takiego. W związku z tym pokażę wam, jak ja to robię zwykłymi patyczkami na szaszłyk i taką grubą pałeczką do chiszczyst. I teraz bardzo delikatnie moczę patyk w miseczce z czekoladą i lecę, przesuwam tę czekoladę. Zrobimy, o, to sprytny sposób. Zrobimy sobie taką, takiego czarną owcę. I tak sobie tutaj będę siedzieć i dosyć grubo, w sensie wysokości, maluję, żeby on mi się nie złamał. I tak dalej, i tak dalej. Pokażemy tak państwu efekt. Nie będziemy zanudzać. Tak jest. Ja takie rzeczy bardzo lubię. Pamiętam, że jak dzieci były małe, to ja z nimi to właśnie takie rzeczy robię. Poprzednie mazurki, jakie robiłam, to wam wstawię i napiszecie mi, proszę, czy wam się podobają, czy nie. A jeżeli ktoś z was ma Instagram, to bardzo uprzejmie proszę, oznaczając Magdalenkowe Frytasy, żebyście zrobili zdjęcie swoim mazurkom, chętnie to oglądam. Kochani, teraz taki malunek wkładamy do zamrażarki, żeby on był taki sztywniutki, łatwiej będzie nam przenieść na mazurek, a w ogóle to fajnie było, dobrym sposobem jest po prostu do góry nogami i zdjąć z tego folię. Tylko proszę najpierw wsadzić do zamrażarki na mazurku. Tego nie będę już zmieniać. Ten pozostanie takim, jakim jest. Zobaczcie, myślę, że to fajnie wygląda.
Można tu jeszcze dać różne rzeczy. Proszę, wykorzystujcie do mazurków zamiast tych wszystkich sztucznych barwników, malowideł, właśnie takie naturalne. Korzystajcie z darów natury, bo to naprawdę jest dużo zdrowsze i myślę, że taka skórka pomarańczowa czy skórka starta z pomarańczy osobiście zupełnie inaczej będzie nawet smakowało. Przypominam, że pod filmikiem macie link i pod tym linkiem macie wszelakie informacje o oleju rzepakowym, z którego można naprawdę wyczarować bardzo dobre ciasta. Pyszne, wspaniałe. Teraz zobaczymy, czy pyszne. Nie mam drugiej paczki. No nie, no to poradzę sobie tymi przybojnymi. Kawał mazurka pani sobie ukroi. No i bęc. Ale to nie szkodzi, bo to... Patrzcie, co mi się stało. Naprawdę to nie szkodzi, bo smak zostaje taki sam. Smak zostaje taki sam. Zjemy, jak Anglicy jedzą w dużym widelce. Tak Anglicy jedzą? Tak, dużą łyżką desery i dużym widelcem. A czy pani była w Anglii? Się zdziwiłam na programach, kiedyś oglądałam takie programy kulinarne i oni właśnie wielki. Wielkanocny odlot. To jest tak pyszne. Słuchajcie, teraz mogę wam powiedzieć, iż... Teraz mogę wam powiedzieć, dlaczego ciasto miało bardzo mało cukru. Dlatego, że kajmak jest bardzo słodki. Możecie tutaj dać orzechy, migdały, co tylko sobie wymarzycie. Moje ciasto jest tak wybitne i tak pyszne, że ja lubię, oprócz tych doskonałości, które są tu u góry, na samym wierzchu, to lubię też czuć takie pyszne, delikatne ciasto. Kochani, myślę, że nie ma lepszych mózgów. Przynajmniej ja sobie innych nie wyobrażam. No tak. Pyszne i na zdrowym oleju. Tak. A jeżeli filmik wam się spodobał, poprosimy o łapkę w górę. Poprosimy o naciśnięcie takiego paseczka subskrybuj. Obok będziecie mieli taki dzwoneczek. Kliknijcie, a będziecie ze wszystkimi nowymi produkcjami, nie tylko świątecznymi, na bieżąco. Magdalenkowe frykasy zapraszają was bardzo, bardzo serdecznie. Jak są mazurki, to słodkości. Jak są słodkości, to poprosimy o kawkę. Link do kawki macie w opisie pod filmikiem. My was ściskamy, pozdrawiamy i kłaniamy się nisko. Mówimy wam sympatycznie. Tymczasem... Do zobaczenia. Tak jest.